Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Już dawno tak się nie ucieszyłem, jak zobaczyłem przesyłkę do mnie. Bo dzisiaj doszła do mnie wreszcie ta przesyłka z Legii Warszawa. Czekałem na nią chyba, no, co najmniej 2 tygodnie, chyba nawet trochę dłużej. Poprzednim razem czekałem, z tego co pamiętam, to tydzień albo parę dni dłużej, także no, już tutaj się szykowałem na jakieś kilkumiesięczne czekanie. Już straciłem, że tak powiem, wiarę, że to szybciej przyjdzie. No tutaj proszę, dość szybko. No właśnie, tutaj widzę, że jest pozaklejane. I tutaj jeszcze jest ten, tak jakby tutaj widzicie ten róg zaklejony. To nie wiem, czy ktoś to otwierał, żeby sprawdzić, co jest przesłane, czy o co chodzi na poczcie. To jest oczywiście to jest moja koperta, przesyłka zwrotna, bo wysłałem, nie wiem, czy już to mówimy, ale wysłałem prośbę o autograf do Legii Warszawa. Mało, bo prosiłem też o podwójne dla Jakuba Turza, kolekcjonera, którego możecie znać z YouTube'a. Ale fajnie to wygląda w tym sezonie, no proszę, jest Michał Kucharczyk. Fajny podpis ma Kucharczyk. Oczywiście strzelec gola z Dundalk, który uratował trochę honor Legii. Ogólnie to ostatnio, to znaczy niedawno byłem na meczu Legii, proszę bardzo, tutaj mam Dąbrowskiego, czyżbym o niego prosił? Nie wiem, nie wiem. Jakimś fanem wielkim Dąbrowskiego nie jestem, tutaj nie ma z tyłu opisów. W zeszłym sezonie, kiedy prosiłem o te autografy, były podpisy. No właśnie, byłem na meczu z Lechią, kiedy Legia przełamała się, wreszcie wygrała 3-0 z liderem Ekstraklasy, chyba wtedy była Lechia, także całkiem fajny wynik. No i się postaram może wam wkleić tą relację z meczu po tym filmiku, po tej części z autografami. Dalej mamy Arkadiusza Malarza, tutaj trochę rozmazany ten autograf, bardzo fajny. Malarz to jedna z fajniejszych postaci w Legii, jak dla mnie. Fajny facet i do tego jeszcze oczywiście świetny bramkarz, taki z charakterem, bym powiedział. Dalej mam jeszcze Adama Chlouszka, no i nie ma niestety podwójnych, a więc no nie wiem, jak to z Jakubem rozwiążemy. A więc jest i dalej. Świetny autograf Adama Chlouszka, też go lubię. Akurat byłem w takim miejscu, gdzie chyba w pierwszej połowie był Chlouszek, obok mnie grał na pozycji. To jest oczywiście lewy obrońca, czyli w drugiej połowie był przy po mojej stronie, przy mojej trybunie, tam gdzie siedziałem. No i do tego jeszcze Aleksander Priović oczywiście. Też całkiem fajne mazinięcie, a więc no sporo zawodników nie przysłało, bo ogólnie prosiłem o autografy chyba jakieś, no pewnie z 8 wyjdzie zawodników, tutaj jest 5, w tym kilka miało być podwójnych, a więc ogólnie prosiłem jakoś tak o, pewnie ze 12 autografów przyszło 5, oczywiście fajnie, nie pogardzę, może jeszcze jedną taką prośbę wyślę w takim razie, no nie wiem, zobaczymy co z tym zrobię, tak czy inaczej. Bardzo fajnie, oczywiście polecam pisać do Legii, nie kosztuje to wiele, właściwie no bardzo niewiele, no tylko za kopertę, za wysyłkę kosztuje trochę czasu, bo trzeba napisać list, a można po paru dniach, czy po paru tygodniach, czy po paru miesiącach w ostateczności, z tego co mi mówił Kacper Kato, on czekał nawet 2 miesiące, no ale tak czy inaczej można dostać autografy zawodników najlepszego klubu w Polsce. No, poczułem tą atmosferę, aż po prostu jakoś specjalnie Legii nie kibicowałem, tak na tym meczu to aż po prostu momentami śpiewałem z tymi najgorętszymi kibicami. No nic, także ja wam no teraz dziękuję, a teraz wam zapraszam was na relację. No dobra, więc zaczynamy. Jak widzicie, miałem to szczęście, że piłkarze Legii rozgrzewali się tuż przed moją trybuną, więc pierwsze wrażenie to było takie wow, bo ci wszyscy ludzie, ci wszyscy piłkarze, których znam albo z telewizji, albo z kart, albo z FIFA, byli na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, bo ci ludzie na boisku w rzeczywistości wyglądali na trochę większych niż pewnie wam się wydają tutaj nagrywane telefonem. No właśnie, przepraszam was za słabą jakość obrazu i dźwięku, no ale mówię, że nagrywam to telefonem. Teraz w tle speaker podaje skład Legii. Już chyba mówiłem w poprzedniej części filmu, że
to był mecz z Lechią. Jak nie znacie wyniku, to nie będę wam go spoilerował na razie. No ale mówię, to wszystko było. To się wydawało, że tak blisko ta murawa, że naprawdę, gdyby ktoś chciał, to mógłby spokojnie wyskoczyć i wybiec. No i teraz największe ciary, a więc hymn Legii, Sen o Warszawie. Chyba największe przeżycie, naprawdę. No coś wspaniałego. Oczywiście Grechuty. On miał fajne piosenki. Lubię zawsze ich słuchać. No i tutaj coś nie są. No i teraz już chyba piłkarze przygotowują się do ustawienia na swoich pozycjach i zaraz rozpocznie się mecz. Na razie śpiewy jeszcze. I teraz będzie bitwa na śpiewy. Będą się kibice jednej drużyny przekrzykiwać. No, a więc widzicie, tutaj bardzo milutcy kibice Lechi byli w stosunku do kibiców wojskowych. Ale zaraz kibice Legii odpowiedzieli. No i początek meczu, pierwszy gwizdek, pierwsza akcja. W pierwszej połowie nic się ciekawego nie działo tak naprawdę. A więc ten filmik już jest z przerwy tak naprawdę. No ale druga połowa była znacznie ciekawsza. Tutaj znowu śpiewy. Piłkarze wychodzą na drugą połowę. No i jest gwizdek sędziego. I pierwsza akcja w drugiej połowie. Teraz przede mną był ustawiony. O, tutaj już jest z kolei radość kibiców Legii i piłkarzy po pierwszej bramce. Nie dało mi się jej zarejestrować, ale strzelił Guillerme. No i chciałem powiedzieć, że w pierwszej połowie obok mnie był Bereszyński i Peszko, którego kibice Legii wręcz nienawidzili. Co chwila był jakiś okrzyk do niego niezbyt przyjazny. W drugiej połowie z kolei był tutaj najbliżej mnie Chlouszek ustawiony z Legii, a z Lechii nie pamiętam kto. No i tutaj kibice już wracają, piłkarze wracają na swoje połowy. Tutaj mamy akcję Legii. Teraz będzie strzał na bramkę. No i widzicie, burzliwa reakcja wszystkich kibiców. Wszyscy jak na zawołanie wstali. I tutaj kolejna akcja. Ale znowu nieudana. Udana próba zdobycia kolejnej bramki. Tutaj schodzi Kasper Hamalainen, który był duchem na tym meczu. No właśnie, a więc speaker już powiedział wszystko co trzeba. No i gramy dalej. Tutaj jest kolejna akcja. Dość obiecująco. Ale jak widzicie, znowu się nie udało. No i teraz piękne podanie do OGG. No i on podaje do wzdłuż pola, linii pola karnego do Guillerme, a ten już zdobywa bramkę, a więc jak widzicie, to jest jedyna bramka, którą udało mi się nagrać. No i jest wielka radość. Tam po prawej stronie jest trybuna tych najzagorzalszych kibiców Legii, z której zawsze było słychać jakieś śpiewy.
Guillerme. No. Po lewej stronie za to jest trybuna kibiców Lechii. Tutaj jeszcze mamy rzut wolny. Właśnie ten sędzia w żółtym to jest najlepszy polski sędzia, także akurat miałem przyjemność też jego zobaczyć. Adam Marciniak. O, tutaj jest jedyna akcja Lechii, którą chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli reakcję kibiców Legii, czyli gwizdy i oklaski po zakończeniu tej akcji. Oczywiście nieudanym. I tutaj kolejna akcja. Ale spalony tutaj. I tutaj widzicie również reakcję kibiców niezadowolonych. No tutaj już kręciłem z innego telefonu, bo tamten się rozładował. Kolejna zmiana. No, Kolicz to tak za bardzo nic nie robił w tym meczu, tylko tyle, że zdobył bramkę. Ale to zawsze coś. Nawet całkiem sporo. Więc tutaj już chodzi rezerwowy młodziak. Taka, no już trener chciał dać po prostu szansę się ograć w Vietesce, skoro Winki tak był bardzo bezpieczny. No i tutaj jeszcze kolejna akcja Legii, która mogła wygrać spokojnie jeszcze dużo wyżej. Najlepiej w tym meczu zagrał moim zdaniem, bo tutaj gadałem, a ostatni gwizdek tymczasem. 3-0. Ale kapitalnie zagrał moim zdaniem w tym meczu Odzidzia Ofo, który no naprawdę w końcówce się ustawiał kapitalnie, jak już Legia grała z kontry, i ogólnie w całym meczu naprawdę, naprawdę genialnie. I z tego co widziałem w tym ostatnim meczu z Pogonią Legii, niestety przegranym, który był wczoraj, no też zagrał całkiem nieźle, asystował przy bramce Radowicia. No dobra, więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.